Nowoczesność miesza się z tradycją, wiera z przekonaniem, że uda się kolejny rok z Bożą pomocą zebrać dobre plony, by spokojnie przetrwać zimowe miesiące. W gminie Mała Wieś mieszkańcy od lat święcą pola. Tak było i w tym roku. Uczestniczyliśmy w uroczystości w miejscowości Brody. W tych czasach, kiedy my ludzie bardzo gonimy, jest to wspaniała okazja, żeby zwolnić, zatrzymać się, spojrzeć inaczej na drugiego człowieka, na sąsiada i żeby dojrzeć to dobro, które w każdym człowieku jest. Także no, ja bardzo dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom za to, że potrafią się zorganizować, chcą się zorganizować. Uroczystość mieszkańcy rozpoczęli od wspólnej mszy świętej. Modlono się o pogodę na czas zbiorów, o deszcz, o dobre zbiory. Dla wioski, dla mieszkańców wioski poświęcenie pola wiąże się z wielką tradycją i bardzo się cieszę, że w naszej parafii jest ta tradycja podtrzymywana. Rolnicy zapraszają księdza na odprawienie uroczystej mszy świętej, a następnie jedziemy do czterech ołtarzy. Tam czytamy słowa z Pisma Świętego, tam są poszczególne modlitwy i prosimy Boga o Boże błogosławieństwo nie tylko dla mieszkańców, ale i także prosimy o obfite zbiory. Po mszy świętej ksiądz proboszcz poświęcił krzyż, który postawili mieszkańcy. Następnie orszak przejeżdżał od kopca do kopca. Przy każdym czytana była Ewangelia i święcono pola. Cały orszak liczył kilkadziesiąt osób. Jechały samochodami, rowerami, część mieszkańców szła pieszo. Łączy ludzi, spotkaliśmy się, pomodliliśmy się. Uważam, że jest wszystko bardzo dobrze. To potrzebne jest rolnikom? Oczywiście, że tak. Tak jak ksiądz powiedział, w czasie mszy świętej, że nie pomogą maszyny, nawozy, troszkę łaski Bożej. Zawód rolnika jest specyficznym zawodem. Zawodem, który jest na wolnym powietrzu. To od pogody, od warunków atmosferycznych zależy, jakie będą plony i jaki trud rolnik poniesie, aby te plony zebrać. Dlatego też ta modlitwa jest taką okazją do integracji społeczeństwa. Jest to nasza wspólna modlitwa, jest to docenienie też trudu rolnika. Rolnik ma bardzo trudną pracę. Zwyczaj święcenia pól ma swoją długą historię. Jego tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Obchodzi się w ten sposób wszystkie okoliczne pola, które ksiądz święcił, aby Bóg od tych miejsc złe odwracał przygody. Dozwolił w obfitości wszelkim dojrzewać płodom, a przy zdrowiu i swym błogosławieństwie zebrać takie raczył.